Po południe z Radiem Opole. W studiu nasze kolejny gość. Jest nim Łukasz Mozolewski, Rzecznik Prasowy Polski Liberalnej Strajku Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, to wracamy chyba dzisiaj do przedszkola, bo pan przyniósł figury geometryczne. W jaki sposób one nam się przydadzą w rozmowie? Panie redaktorze, przyniosłem jako przedsiębiorca produkt. Produkt, który został. Stworzono od podstaw w naszej firmie i produkt, który na ten moment jest hitem na rynku. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że stworzenie produktu wymagało konsultacji czegoś, czego nie ma w polityce. Zanim ten produkt powstał, zrobiliśmy kilka warsztatów z dziećmi, z nauczycielami. Od... Tak zwane badanie rynku, tak? Badanie rynku i, i, i warsztaty celowe z wykorzystaniem prototypu pomysłu. Te warsztaty pozwoliły udoskonalić pomysł, pokazały nam, na co liczą czego oczekują dzieci, pokazały nam, na co liczą czego oczekują nauczyciele i powstało coś, co zanim jeszcze przyszło do nas na magazyn, sprzedało się w ponad 100 egzemplarzach bez pytania o ceny. Choć... Rozumiem, że nawiązuje Pan do tego, że Wy w polityce, chcąc działać, również sprawdzacie, czego obecnie potrzebują Polacy i chcecie im to dać. Panie redaktorze, my przede wszystkim jesteśmy praktykami biznesu, praktykami zarządzania, na co dzień prowadzimy swoje firmy, zatrudniamy ludzi, styczamy, stykamy się z trudnościami dnia. Codziennego. To jest coś, czego nie doświadczyli politycy, którzy w zdecydowanej większości od ponad 30 lat ci sami zasiadają w Sejmie, w ławach poselskich, wymieniają się tylko nazwami. Jak pan zobaczy, najwięcej osób, które odeszło z PiS, przeszło do Platformy, najwięcej tych polityków, którzy odeszli z Platformy. Przeszło do PiS. Nie trzeba daleko szukać. Przecież pan Mateusz Morawiecki, zanim przeszedł do PiS, doradzał panu Tuskowi. To są ci sami ludzie. I liczą na to, że dalej będą mogli nami zarządzać. My się na to nie godzimy. Ja przypomnę, że wszyscy z każdej opcji politycznej byli rządzili bądź współrządzili. Wszyscy twierdzili, że wiedzą, jak uzdrowić służbę zdrowia. Wszyscy twierdzili, że wiedzą, jak uzdrowić szkolnictwo. Wszyscy twierdzili, że wiedzą, jak Uzdrowić gospodarkę, natomiast my dzisiaj mamy państwo z kartonu. Jeżeli chodzi o gospodarkę, dzisiejszy odczyt produktu krajowego brutto realnie na minusie, drugi kwartał z rzędu, techniczna recesja. Służba zdrowia nie działa, szkolnictwo w powijakach. Tutaj mamy jasno pokazane, że wszyscy twierdzą, ale nie potrafią. No właśnie, wy też twierdzicie, że wiecie jak naprawić sytuację w kraju, no między innymi w szkolnictwie, między innymi w służbie zdrowia, między innymi w systemie emerytalnym. Dlaczego mamy wam zaufać? Panie redaktorze, nikt z nas, bo my nie jesteśmy politykami. Nikt z nas nie marzył, ani nawet jeszcze nie tak dawno nie wyobrażał sobie pójścia do polityki. Natomiast widząc to, co się dzieje, widząc te e, marnotrawstwo, widząc e, brak e, jasności w naszych finansach publicznych, widząc e, wszystko to, co jest dookoła i z czym Polacy się nie zgadzają, stwierdziliśmy, że trzeba temu powiedzieć stop. Ja przypomnę, że. Mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których jesteśmy reprezentantami, mamy w Polsce 2 miliony 600 tysięcy. To mikro, mali, średni przedsiębiorcy wytwarzają 50% produktu krajowego brutto. To mikro, mali, średni przedsiębiorcy zatrudniają 68% pracowników. I to mikro, mali, średni przedsiębiorcy mówią, że jak w tych wyborach znowu zawodowi politycy, krętacze zwyciężą, to swoje firmy przeniosą za granicę. My Panie Łukaszu, zwracam się tutaj do Łukasza Mozolewskiego, rzecznika prasowego Polski Liberalnej Strajku Przedsiębiorców. No tak, ale m, przecież y, poprzednie rządy, jakiekolwiek by one nie były, też y, jeszcze zanim doszły do władzy, mówiły, że ci poprzedni nie mieli racji, my będziemy mieć rację. Wy mówicie mniej więcej to samo. Tylko, że my, nie, my w odróżnieniu od osób, które zasiadają w Sejmie od ponad 30 lat pracujemy. Zderzamy się z codziennym życiem. Panie redaktorze, przecież politycy yy, trudno politykowi naprawić służbę zdrowia, jeżeli on ze służby zdrowia nie korzysta. To znaczy, oni mają swój szpital, oni idą bez kolejki, oni idą wtedy, kiedy trzeba, oni nie wiedzą, co to jest, co to jest oczekiwanie w kolejce. Yy, gdyby politykom dać Budkę z lodami w środku sezonu nad morzem jestem przekonany, że ta budka by zbankrutowała. Taki mają poziom umiejętności zarządzania. Na co dzień. No ale wielu zarzuca wam, że gdyby dać wam władzę, to państwo zbankrutuje, bo jednym z waszych postulatów jest wypłata całej pensji bez potrąceń i dobrowolnego ZUS-u dla wielu osób pracujących chociażby na etacie. Wydaje się to bardzo kusząca perspektywa. No tylko pytanie, co jeśli nagle wpływy do budżetu z tego tytułu zostaną zahamowane i co. Kiedy trzeba będzie zacząć wypłacać na przykład emerytury, albo kiedy zaczną chorować ci ludzie, którzy nie zdecydowali się na to, żeby te składki opłacać? Panie redaktorze, dziękuję panu za to pytanie. Faktycznie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której Polacy z dnia na dzień otrzymają. O około 40% wyższe wynagrodzenia bez impulsu inflacyjnego. Ale Jak skąd tego, brać pieniądze na emerytury dla obecnych uprawnionych, jeżeli do tego systemu nie będą wpływać nasze składki? Wszystko mamy policzone w naszym biznesplanie. Jako przedsiębiorcy nie idziemy do wyborów z programem. Program pralka. Idziemy z biznesplanem. PolskaLiberalna.pl ukośnik biznesplan. I tutaj założyliśmy sytuację skrajną, to znaczy taką, że e, mając dobrowolny ZUS, wszyscy z niego zrezygnują. I policzyliśmy, no oczywiście, skoro nie muszę i po, i, płacić, to po co mam to i robić? Policzyli, I policzyliśmy, i policzyliśmy, panie redaktorze, odpowiedzialnie, skąd wziąć pieniądze na emerytury y, obecnych y, obywateli. Ja powiem więcej. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o... Yy... No to skąd wziąć na to pieniądze? Może nad tym się skupmy. Jednym z naszych postulatów jest coś, co w pierwszej chwili może się wydawać dziwne, natomiast po zastanowieniu się ma to kolosalną, kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju gospodarczego. Mówimy tutaj o legalizacji marihuany, czyli czymś, co jest używane jako lek. My mamy w swojej świadomości coś takiego, że nie sprzeciwiamy się. Sprzedaży papierosów, od których umierają ludzie. Nie, nie sprzeciwiamy się sprzedaży alkoholu, od którego umierają. Ludzie. Ale czy sprzedaż, czy też legalizacja marihuany pozwoli zasypać tę dziurę, która powstanie w budżecie, jeżeli nie będziemy odprowadzać składek, chociażby zdrowotnych? To jest jeden z elementów. My szacujemy, że przychody to będą stanowić minimum 10 miliardów złotych. Natomiast chcemy się skupić na czymś innym. Chcemy. Po pierwsze, drastycznie ograniczyć finansowanie partii politycznych. Po drugie, zauważyliśmy, że budżet państwa wygląda jak durszlak to znaczy, nie ma, jest tam bardzo dużo e, relatywnie niewysokich wydatków, które e, nie powinny się wydarzyć. Przykładem może być to, co się zadziało w samorządzie w Krakowie, w Małopolsce. Tam zostały kupione ławeczki, które można na wolnym rynku kupić za 1000 zł za sztukę, każda z nich za 100 tysięcy złotych. I takich skrajnie nieodpowiedzialnych przypadków mamy wypisanych mnóstwo, i one też dają bardzo dużą, bardzo duży koszt. Ja uważam, patrząc, szukając przychodów, no, my dzisiaj mamy 2 miliardy 700 milionów na telewizję, w sytuacji, w której oprócz tego mamy wpływy z abonamentu i oprócz Dlatego telewizja ma wpływy te same, które mają media prywatne, które nie mają abonamentu i nie mają tych blisko 3 miliardów, czyli reklamy. I y, to jest więcej niż, y, zdaje się, Jurek Owsiak, Owsiak przez wszystkie lata zebrał łącznie. W związku z czym to są kolosalne pieniądze, które można by było przeznaczyć inaczej, tym bardziej, że... Telewizja Polska w chwili obecnej w moim odczuciu i w odczuciu wielu Polaków nie spełnia swojej misji. Dobrze, że nie mówi pan tego o Polskim Radiu, ale to na razie zostawmy. Wielu obserwatorów podaje jednak wątpliwość wasze wyliczenia dotyczące chociażby składek na ZUS, bo policzyliście też tym się chwalicie, że wiecie jak to będzie wyglądało odnośnie systemu emerytalnego. No i według waszych danych od 2030 roku emerytura będzie wynosiła 20% ostatniego wyn nagrodzenia. Pytanie, które może się tutaj nasuwać, skąd takie dane macie, bo na przykład portal money.pl pisał w ubiegły poniedziałek, powołując się na dane Polskiego Funduszu Rozwoju, że w 2030 roku, czyli tym, o którym jest mowa w waszych materiałach, wartość ta wyniesie nie 20, a 47,1%. Jest więc różnica. A według Komisji Europejskiej w 2060 roku, czyli 10, 30, przepraszam, lat po, ty, po tej dacie, którą wy podajecie, stosunek emerytalny Emperytury do wysokości ostatniego wynagrodzenia w Polsce wyniesie około 25%, czyli 30 lat później i nadal mamy wyższą wartość niż ta, którą wy podajecie. Odpowiadam panu na pytanie. Wskaźnik, o który Pan zapytał, został dwa miesiące temu opublikowany w Głównym Urzędzie Statystycznym na stronach Głównego Urzę Urzędu Statystycznego i zdaje się na stronach na samego ZUS-u. To jest odpowiedź na pana pytanie. My chcemy naprawić system ZUS. My mamy dzisiaj sytuację taką, w której. Młodzi... Czyli Polski Fundusz Rozwoju, przepraszam, że panu przerwę, i Komisja Europejska tutaj się mylą. Pan y, powiedział ManyPL i Komisja, i komisja tak, Europejska. Tak, Manny.pl, ale on się powołuje na dane Polskiego Funduszu Rozwoju. Ja nie wiem, czy się mylą. Ja wiem, co przeczytaliśmy na stronach ZUS-u. I to jest, y, to jest to, co opublikował. ZUS osobiście, jako, jako instytucja. Yy, natomiast my chcemy naprawić system ZUS. My jesteśmy dzisiaj w sy System ZUS powstał w czasie, kiedy rodziny były wielodzietne. I ty, no to jeszcze przed i wojną. Ta, I ta stopa i, i, i te dzieci odprowadzały składki solidarnie, społecznie na swoich rodziców. Dzisiaj nie rodzimy lub rodzimy jedno dziecko, więc yy, ten system, yy, poza tym, że już jest kredytowany, a więc. Yy, Pana dzieci, pana wnuki, moje dzieci, moje wnuki przez nasze decyzje skazane będą na spłacanie kredytów z nieswojej winy. My chcemy doprowadzić do sytuacji, w której każdy będzie miał możliwość wyboru. I teraz, co zrobiliśmy? Policzyliśmy, co by się wydarzyło, gdybyśmy w prostym mechanizmie odkładali co miesiąc 250 zł. I no tak, wyszło roku, wam, że można byłoby raz... milion złotych uzbierać. Cofnęliśmy się 30 lat na giełdzie do tyłu, nie było aż tyle spółek, więc wybraliśmy wybraliśmy bank, zrobiliśmy symulację na realnych danych. Tak, i wyszło, że po odprowadzeniu wszystkich podatków, wszystkich prowizji za skup sprzedaż akcji, podatku belki zostaje realnie milion złotych, który Panie jest dziedziczny. Panie ale jeżeli to jest, jest takie piękne, jeżeli te dane są tak optymistyczne, to dlaczego ludzie nie mają takich przychodów po odkładaniu takich kwot, o których tutaj jest mowa. No bo wszystkie pieniądze, które pan wpłaca do ZUS, one momentalnie są wypłacane, tego nikt nie inwestuje. To jest zapis księgowy, to jest zapis w zeszycie, tak jak u, u pani w, w sklepie na wsi. Tych pieniędzy nie ma. Ale gdyby to było takie proste, no to wielu ludzi pewnie by inwestowało, bo to przecież nie są olbrzymie kwoty, jeżeli z dwustu kilkudziesięciu złotych możemy uzbierać milion. No to chyba każdy by się połakomił na taki zysk. Panie redaktorze, i my chcemy o tym mówić, i my chcemy społeczeństwu, społeczeństwo edukować, i my chcemy mówić, że można. Proszę zwrócić uwagę, ile pieniędzy odkładamy na ZUS, a jaką mamy stopę zastąpienia, jaki mamy zwrot. No to to, to jest grabież w biały dzień. Ja się nie boję tego powiedzieć. Wiele osób dlaczego jest tak, że system, do którego całe życie odprowadzamy, w przypadku, kiedy umrzemy, a każdemu się to zdarza, pieniądze przepadają. No przecież tak być nie powinno. Te pieniądze są nasze. Mało tego, ja panu powiem, bo powiedziałem, że chcemy naprawić system ZUS. Najefektywniejszy system ZUS na dzisiaj ma który kraj? No jeżeli chodzi o system ZUS? O, sy o system emerytalny. A to nie będziemy się w takie zgadywanki I, bawić. Islandia, panie redaktorze, i my mieliśmy e, zrobione kroki ku temu, żeby iść w tą stronę, i co się stało, zawodowi politycy rozmontowali. Żeby móc te wszystkie zmiany wprowadzać, trzeba jednak dostać się do parlamentu. Sondaże no, na razie nie są dla was zbyt łaskawe. Więc pytanie, co to znaczy, że sondaże nie są dla nas zbyt łaskawe? No większość z nich nie uwzględnia was jako samodzielną opcję polityczną. Jedyny, do którego udało mi się dotrzeć, oczywiście mam na myśli sondaże z ostatnich tygodni, to ten z początku czerwca przeprowadzony przez CBOS, no i tam możecie liczyć na maksymalnie 1%. Panie redaktorze, szanowni państwo, sondaże wyborcze to jest sytuacja, w której ktoś płaci prywatnej firmie za zapytanie Polaków, na kogo by chcieli zagłosować, jednocześnie dając narzucone odpowiedzi. To no znaczy, tak, ale ja pamiętam podobną znaczy... argumentację przed wyborami prezydenckimi, kiedy wasz lider Paweł Tanajno startował, no i potem rzeczywistość, wyniki wyborów nie rozminęły się za bardzo z sondażami. Dokończę moją myśl i odpowiem panu na pytanie. Jeżeli Dana najczęściej partia zamawia sondaże. No to wskazuje możliwe odpowiedzi kilku y, różnych partii. Y, nas nie wskazują. O nas nie proszą. Natomiast mamy informacje od naszych sympatyków: Takie, że dzwoniła do mnie pani z Instytutu Badania Opinii Publicznej i pyta się, czy pójdzie pan na wybory. Tak, pójdę. Na kogo pan zagłosuje? Zagłosuję na Polskę Liberalną Strajk Przedsiębiorców. Nie mam takiej opcji, pisze pana na końcu do tej rubryki. Nie wiem, no i tam jest te 18%. Natomiast odpowiadając panu, jesteśmy mądrzejsi o pewne doświadczenia, bo to różni przedsiębiorcy od polityka, że uczy się na doświadczeniach, które zdobywa. I my na dzień dzisiejszy komunikujemy się. Drogą reklamy kierowanej internetowej do grupy odbiorców liczącej 3 milionów osób. I to są ludzie, którzy deklarują, że na nas zagłosują. I to nam daje bezpiecznie 10%, jeżeli chodzi o wynik wyborczy. I to jest fantastyczne. Oj, 10% to nawet lewica na tyle na razie nie może liczyć. To bardzo optymistyczne założenia. Ale my to mamy informację zwrotną od ludzi, którzy mówią: tak, ja na Ciebie zagłosuję, tak, my na Was zagłosujemy. To nie jest, że ja przyszedłem i wymyślam. To jest nasz realny. Yy, czynnik na dzisiaj, i oprócz biznesplanu, mamy jeszcze yy, projekt Polka. Liberalna. Zapraszam y, wszystkie panie y, na stronę polskaliberalna.pl. W kontaktach są namiary na koordynatorów. Y, panie, w, wiek, w przedziale 1939 rzadko chodzą na wybory. Chcemy to zmienić. Przyjdźcie. Nasz pomysł y, na Polskę jest taki, aby stworzyć ramy i dać możliwość, aby każdy funkcjonował według swojego uznania. Ramy bezpieczeństwa, które pozwolą funkcjonować każdemu. Tak, jak chce, bo to każdy człowiek wie najlepiej, jak ma żyć, żeby mu było dobrze, a nie polityk na górze. Czy te wasze przewidywania się sprawdzą w rzeczywistości? Tego dowiemy się najprawdopodobniej już za kilka tygodni. Sprawdzam kalendarz, 16 dzień sierpnia, czyli niespełna dwa miesiące nam zostało do wyborów. Także zobaczymy, czy te 10% rzeczywiście uda się uzyskać w wyborach. Tego będziemy, To będziemy wiedzieć już niebawem. A o tym wszystkim powiedział nam dzisiejszy gość popołudniówki Radio Opole. Przypomnę, był nim Łukasz Mozolewski, rzecznik prasowy Polski Liberalnej Strajku Przedsiębiorców. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo panie redaktorze. Dziękuję państwu. Życzę mądrych wyborów w najbliższych... W najbliższych wyborach. Cała rozmowa na radio.opole.pl